Olśniewająca witryna sklepu jubilerskiego przytłaczała swoim pięknem i różnorodnością wyrafinowanych, kosztownych towarów. Oderwanie wzroku od tego lśniącego wspaniałości było niemożliwe. Sprzedawca wyjął z szkła naszyjnik, którym zainteresował się klient, i celowo podniósł go do źródła sztucznego światła, aby kamienie zagrały wszystkimi facetami, zdolnymi swoim olśniewającym blaskiem ostatecznie podporządkować sobie wolę niemal każdego człowieka. Ma pan wspaniały gust, zauważył usłużnie młody człowiek z plakietką przypiętą do kieszeni śnieżnobiałej koszuli mundurowej. To niewątpliwie duma naszego sklepu, ekskluzywna, że tak powiem. Autorska praca znanego domu jubilerskiego. Proszę zwrócić uwagę na niezwykły szlif diamentów i rubinów. Wybiera pan prezent? Zapytał klienta. Mężczyzna około czterdziestki w dobrym garniturze i z zegarkiem znanej marki na ręce. Już od progu przedsiębiorczy młody sprzedawca ocenił potencjał nieznajomego i postanowił dla siebie, że sprzedaż drogiej rzeczy nie będzie trudna. Tak, odpowiedział mężczyzna, nie odrywając wzroku od biżuterii, wybieram prezent dla ukochanej kobiety. Za dwa dni ma urodziny. Och, bez wątpienia, pańska dama doceni tak hojny dar. Wykrzyknął sprzedawca. A ponadto chłopak konspiracyjnie obniżył ton. Ten zakup będzie bardzo korzystną inwestycją. Wyroby nigdy nie stracą na wartości, a nawet przeciwnie. Paweł mimowolnie zachwycił się niezwykłym blaskiem kamieni osadzonych w oprawie. Jakże ucieszy się Angelina z takiego prezentu na swoje 25. urodziny! Przed oczami natychmiast pojawił się obraz, jak jego młoda ukochana zareaguje, całkowicie dziecinnie się ciesząc, entuzjastycznie piszcząc i klaszcząc w dłonie. Taka bezpośredniość młodej dziewczyny zawsze rozczulała mężczyznę i inspirowała do kolejnych szalonych czynów. Lubił zaskakiwać swoją pasję, nieprzyzwyczajoną do luksusowego życia. Ale cena, cena była naprawdę wysoka. Taka ogromna suma znacznie obciążała nawet takiego odnoszącego sukcesy przedsiębiorcę jak on. W głowie przemknęła racjonalna myśl. Może spojrzeć na tańsze ozdoby. W końcu Angelina z racji wieku niezbyt dobrze orientuje się w klejnotach, na każdą błyskotkę rzuca się. Dla niej diamenty czy cyrkonie to jedno i to samo, byleby koleżanki zazdrościły. Doświadczony sprzedawca, niczym skaner. Momentalnie wyczytał cień wątpliwości w oczach szanownego klienta i postanowił zagrać fała bank, nie chcąc stracić korzystnej transakcji. Oczywiście, drogo, rzeczywiście drogo, westchnął, odkładając na miejsce ekskluzywny naszyjnik. Nie każdego na to stać. Chłopak niedbale machnął ręką gdzieś w bok i powiedział: Proszę zwrócić uwagę, tutaj mamy skromniejsze ozdoby. Całkiem dostępne opcje z cyrkoniami od lokalnej fabryki jubilerskiej. Bardzo dobrze się sprzedają, tylko dziś sprzedaliśmy dwa takie. Zabiegi sprzedawcy nie poszły na marne, jego słowa trafiły prosto w cel. Sama miłość biznesmena została urażona takiego lekceważenia swojej ważnej osoby nie zamierzał tolerować. Skąd pan wziął, że nie mogę sobie pozwolić na taki zakup? ryknął mężczyzna. Nie, biorę właśnie ten naszyjnik z diamentami i rubinami. Proszę szybko sfinalizować transakcję, śpieszę się. Przenikliwy sprzedawca ukrył uśmiech zadowolenia i pospieszył do kasy. Za tę udaną sprzedaż czeka go przyzwoita premia. Pewnym krokiem Paweł udał się do swojego biura przez skwer. Który znajdował się całkiem niedaleko, jeśli pójść na skróty. W duszy kipiały radosne emocje w oczekiwaniu na reakcję ukochanej kobiety na tak cenny prezent. W tym momencie mężczyzna sam wydawał się sobie jeszcze bardziej majestatyczny i ważny niż zwykle. A dla Angelini wręcz przeciwnie, od teraz jest królem i bogiem. Ale tylko kiedy wszedł na główną aleję, natychmiast się zatrzymał i z irytacją cicho przeklął. Zapomniałem, całkowicie zapomniałem. Dla mi kupiłem prezent, a dla żony nie. Zupełnie wyleciało mi z głowy, że ich urodziny są blisko siebie. Rozejrzał się niepewnie i z irytacją pomyślał. Nie, wracać do jubilera to nie opcja. Paweł opuścił sklep z takim rozmachem, że jeśli wróci i tym razem kupi tani prezent, to będzie wyglądać co najmniej głupio. Poza tym jego żona Kasia nie jest przyzwyczajona do biżuterii. Nawet sztucznej biżuterii prawie nie nosi, tylko krzyżyk na szyi. Od czasów, kiedy Paweł dopiero zaczynał rozwijać biznes, miała zwyczaj oszczędzać na sobie. Przez wszystkie piętnaście wspólnych lat ani razu nie poprosiła o futro czy samochód. Zimą biega w kurtce puchowej i twierdzi, że transportem publicznym dojeżdża się znacznie szybciej. Tylko jedną słabość ma Katarzyna. Lubi wszelkiego rodzaju starocie. Często przynosi z pchłego targu jakieś niezrozumiałe porcelanowe figurki lub srebrne sztuczce. Mąż wcale nie ma nic przeciwko takiemu nieszkodliwemu hobby, które nie wymaga znacznych nakładów finansowych. Czym by się dziecko nie bawiło, jak mówią. To jedyne wytchnienie dla żony poza pracą. Domem zajmuje się matka Pawła, pilnując idealnego porządku i nie pozwalając na żadne zmiany w wystroju wnętrza. A dzieci przez półtorej dekady nie mieli. Paweł nie cierpiał z tego powodu, a po spotkaniu z Angeliną nagle zaczął się zastanawiać, czy w ogóle potrzebuje Katarzyny. Między nimi już nie ma tych gorących uczuć, które były na początku, kiedy z miłości kręciło się w głowie i każdą minutę chciało się zrobić jakąś heroiczną głupotę. Nadal są razem, raczej z przyzwyczajenia. A z Angeliną znowu czuł się młody. Znowu to samo zawroty głowy, te same motyle w brzuchu. Co więcej, tajne spotkania pobudzały krew i zaostrzały uczucia, czyniąc zakazany owoc jeszcze bardziej pożądanym. A może to przeznaczenie, szansa na rozpoczęcie życia od nowa? Coraz częściej myślał o rozwodzie. Tym bardziej, jeśli rozstanie jest blisko, po co oddawać żonie coś cennego? Z tymi myślami ruszył dalej cienistą aleją i nagle zwrócił uwagę na starszą kobietę z ogromną kolorową chustą na ramionach i małym składanym stolikiem, na którym rozłożyła różne drobiazgi, talizmany, amieliti. Ręcznie napisany napis na kartonie wyjaśniał rodzaj działalności. W róże przewiduje głosiła skromna tabliczka. Jasne natychmiast wyciągnął wniosek mężczyzna, kolejna oszustka. Ale rzeczy wyglądały dość interesująco, całkiem w guście żony. Uwagę przyciągnęła mała ręcznie robiona szkatułka, nieco wytarta, ale zachowała swoje wdzęk. Paweł wziął ją w ręce i obrócił, by lepiej się przyjrzeć. Tak, misterna robota. Na pewno ta rzecz stała kiedyś na stoliku jakiejś bogatej szlachcianki. Staruszka natychmiast ożywiła się. To szczęśliwa szkatułka. Przynosi szczęście, zapewniła cicho. Paweł parsknął pod nosem. Takimi frazami go nie przekonasz. Zna wszystkie te subtelności reklamy, sam zajmuje się marketingiem. Ile kosztuje? Zapytał krótko i rzeczowo. Staruszka spojrzała na niego przenikliwym wzrokiem i zapytała poważnym tonem. Czyli chcesz kupić dla żony? Tak, ona lubi wszelkie starocie. Mam nadzieję, że ta drobnostka nie jest droga. Niespodziewanie wróżka pochyliła się do przodu i dotknęła jego ręki. Co robisz? Odciągnął dłoń jakby ukąszony, oburzony takim bezceremonialnym gestem nieznajomej kobiety. A ta z jakiegoś powodu natychmiast posmutniała, ukrywając ponury wzrok i oznajmiła: Nie martwcie się, szkatułkę oddam wam za czysto symboliczną cenę. Możecie nawet sami określić kwotę, ile wam nie szkoda. Tyle dacie. Skąd taka hojność w głosie Pawła pobrzmiewał sarkazm. Chcę zrobić waszej żonie prezent na urodziny odpowiedziała kobieta z niewzruszonym spokojem. Skąd? Skąd wiesz o urodzinach? Zaskoczony wpatrywał się w staruszkę i nagle wybuchnął śmiechem. A, rozumiem dobra robota, babciu, zgadłaś. Prawo teorii prawdopodobieństwa działa. Kobieta krzywo się uśmiechnęła i wzięła szkatułkę z rąk Pawła. Teraz tylko przetrę trochę, bo pokryła się kurzem przez cały dzień. No to przetrzyj łaskawie pozwolił Paweł i odszedł, żeby zapalić papierosa. Wszystko układało się zaskakująco pomyślnie. Po kilku minutach zakup był gotowy i nawet zapakowany w małą torebkę. Paweł zdecydował się nie zastanawiać zbytnio i skorzystał z hojnej oferty wróżki. Proszę, oto ona. Uważam, że ta bzdura jest warta właśnie tyle, powiedział, uśmiechając się szeroko i wsunął w rękę kobiety najmniejszy banknot, który ledwo starczyłby na przejazd autobusem. Spojrzała na niego jakoś dziwnie i pokręciła głową, ale nie zaczęła się sprzeczać. No cóż, ja od swoich słów się nie wycofuję. Niech przyniesie Twojej żonie to, na co zasługuje. I Tobie też. Katarzyna weszła do sypialni, usiadła w fotelu, nie zdejmując ubrania, i wyciągnęła nogi, które niezmiernie bolały. Boże, jakie to błogosławieństwo tak siedzieć i nigdzie się nie spieszyć. Nawet zamknęła oczy z przyjemności. Dziś był wyjątkowo niespokojny i chaotyczny dzień. Musiała się sporo nabiegać. Jedna z koleżanek niespodziewanie zachorowała, a zastępstwa nie było. Nawet nie udało się porządnie zjeść obiadu. Pośpiesznie połknęła małą kanapkę i popiła ją w biegu herbatą. Oto cały przerwa obiadowa. Ale mimo takich perypetii, Katarzyna nigdy nie zamieniłaby swojego zawodu na nic innego. Już od ponad dziesięciu lat pracowała jako farmaceutka w aptece, a marzyła o tym od dzieciństwa. W okresie, gdy jej rówieśnicy chłopcy budowali z kartonowych pudeł rakiety, udając kosmonautów, a dziewczynki szyły kreacje dla lalek, mała Kasia przygotowywała z piasku, kwiatów, dmuchawców i innych tajemnych składników magiczne lekarstwa i mikstury. Które natychmiast leczyły jej plumisie i zajączki z wszelkich chorób, a jej największym marzeniem było, aby nikt nigdy nie chorował. Wtedy mieszkała z babcią w małej wiosce. Ojca nigdy nie znała, a matka pojawiała się tylko sporadycznie, kilka razy w roku. Mieszkała gdzieś w mieście, wyjechała tam, szukać szczęścia. Babcia nagradzała nieodpowiedzialną córkę epitetem lekkomyślna i starała się w pełni wynagrodzić wnuczce brakującą miłość i uwagę. Kasia zawsze z ciepłem w sercu wspominała Anisię Andrzejewną i jej ciepłe, delikatne ręce, łagodne spojrzenie niebieskich oczu otoczonych zmarszczkami. Wszystko, co najlepsze, przejęła od babci dobroć. Bezkonfliktowość, współczucie. Po jej śmierci Kasia wyjechała do miasta i wstąpiła na studia. Matka nie wyraziła chęci uczestniczenia w losie córki. W tym czasie miała już inną rodzinę, a pierwsze próbne dziecko okazało się niepotrzebne. Mimo to Kasia nie była urażona, nawet żałowała kobiety, która miotała się w poszukiwaniu szczęścia. Nie była przyzwyczajona do trzymania złości w sercu, babcia często mówiła sądzić nie nasze zadanie tam potem się rozliczą, każdy dostanie według zasług. Nie chciało jej się schodzić do kuchni, żeby coś przekąsić, bo tam na pewno dopadnie ją teściowa. Swietłana wieniaminowna zdążyła już po powrocie Katarzyny z pracy wygłosić. Jaka to ona nieodpowiednia synowa? Nie, mimo dzikiego głodu, lepiej poczeka na paszę, a wtedy przy kolacji niech teściowa dalej burczy. Jeśli oczywiście wróci, nie za późno. Ostatnio mąż coraz częściej się spóźnia, a do tego te delegacje, coś się zmieniło w ich życiu, a i oni sami się zmienili. Jutro Kaśka skończy 36 lat, coraz częściej przychodziły jej myśli, czy dobrze żyje, po co, jaki jest sens... W pracy czy w domu, gdzie nawet ważonu nie może przestawić na inne miejsce bez ataku histerii ze strony świetlanej Weniaminownej. Dziecko. Tak, bardzo go chciała. Dziecka jednak nie udało się jej urodzić, z mężem relacje nieco się ochłodziły. Może właśnie z tego powodu, bo jak mówi Teściowa, jest bezpłodna. Okazuje się, że żyje tak po prostu, bez celu przemieszczając się do pracy i z pracy. Po policzku powoli spłynęła gorąca łza. Na zewnątrz dał się słyszeć skrzyp otwierających się bram i na podwórze powoli wjechał samochód męża. Serce radośnie zabiło. Zapominając o zmęczeniu, Kaśka zerwała się i pobiegła do łazienki. Mąż wrócił nawet wcześniej niż zwykle. Nie można, żeby zobaczył ją w takim zapłakanym stanie. Przez wiele lat małżeństwa przyzwyczaiła się spotykać go w dobrym humorze i z niezmiennym uśmiechem na ustach. Po co obciążać go swoimi wewnętrznymi przeżyciami? Jemu i tak nie jest łatwo dźwigać taki ciężar, utrzymując rodzinę. Za to jutro jest ich prawowity dzień. Co roku w dniu jej urodzin wychodzili z domu do późnego wieczora, spacerowali po parku, chodzili do kina, a potem siedzieli w jakiejś cichej i przytulnej kawiarni. Zawsze było im dobrze we dwoje. Przez wszystkie piętnaście lat mąż opuścił jej urodziny tylko raz, kiedy trafił do szpitala z atakiem zapalenia wyrostka robaczkowego. Kaśka wtedy bardzo martwiła się o jego zdrowie, nawet nocowała w szpitalu. Ale ledwo doszedł do siebie, Paweł i tak zorganizował jej tradycyjne świętowanie, choć z miesięcznym opóźnieniem. Tak, to było dawno temu. Wtedy w jego oczach wciąż płonął ogień zachwytu. Teraz coraz bardziej się męczy, coraz mniej poświęca jej uwagi. Teściowa niezadowolona zerknęła na przemykającą obok niej do wyjścia radosną synową. Wiecznie się uśmiecha, jak idiotka, mruknęła pod nosem, jakby nie było żadnych problemów. Kobieta do tej pory nie mogła wybaczyć Kaśce, że nie mogła urodzić jej wnuków, i wyrzucała jej to przy każdej okazji. Paweł był w niecodziennie podniosłym nastroju. Od progu radośnie objął żonę i uroczyście wręczył jej tajemniczy pakunek. Kaśka, moja radości, wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzących urodzin. Nie wytrzymał, postanowił dziś wręczyć ci prezent. Oczy Kaśki zaświeciły się ze szczęścia. Boże! Tak, to właśnie ten Paweł, za którego wychodziła za mąż. Widocznie niepotrzebnie się martwiła. To był po prostu trudny okres. Teraz jest za nimi i wszystko wróci na swoje miejsce. Mężczyzna wręczył jej w ręce jakiś prosty pakunek. Zajrzała do środka i zamarła z zachwytu. Paweł, jakie to piękne! Zawołała z zachwytem Gdzie zdobyłeś takie cudo? Mąż podparł się pod boki i z dumą powiedział. Musiałem się postarać, długo szukałem wśród różnych niegustownych rzeczy. Chciałem ci sprawić przyjemność, mruknął zadowolony z efektu, jaki wywarł na żonie. Mężczyzna wyraźnie czuł się dziś na wysokości, jakby był panem stada. Może nie warto się rozwodzić, skoro żona ma taki ugodowy i niewymagający charakter. Jest zupełnym przeciwieństwem porywczej i wybuchowej Angelini i w tym tkwi jej urok. Poza tym przeszli razem tak długą i ciernistą drogę. Niech wszystko zostanie jak jest, a dalej się zobaczy. Z nabożeństwem i z zachwytem młoda kobieta wyjęła z opakowania dziwną rzecz i zaczęła ją z zachwytem oglądać ze wszystkich stron. Może najpierw nakarmisz męża. Zażartował Paweł i chytrze mrugnął. Tak, to ten sam Pawełek. Tak, tak, oczywiście ocknęła się żona. Przepraszam, zbytnio się wciągnęłam. Po prostu rzecz niezwykle przyciągająca, nie sposób jej wypuścić z rąk. Podczas kolacji u Kasi panował wspaniały nastrój, nie drażniło jej nawet zrzędzenie teściowej. Ta ciągle narzekała, że musi dźwigać cały dom na swoich barkach i nikt tego nie docenia. Prawda była taka, że kilka razy w tygodniu przychodziła do nich pomoc domowa, milcząca Walentyna. Bez wytchnienia myła okna, płytki i podłogi, ale oficjalnie i tak uważano, że to właśnie świetlana Weniaminowna zajmuje się całą pracą w domu. Po raz kolejny Kasia zaproponowała swoją pomoc i po raz kolejny otrzymała odmowę w ostrej formie. Po kolacji z telefonem przy uchu i filiżanką herbaty w ręku mąż, jak zwykle, udał się na taras. Nawet wieczorem nie wypuszczał z rąk sterów firmy. Kontynuował rozmowy służbowe. Dostawy i sprzedaże wszystko to nie było zbyt interesujące dla Kasi, więc szybko umyła naczynia i pobiegła do siebie na drugie piętro. Nowy prezent tak ją przyciągał. Nie mogła się doczekać, by znów wziąć go w ręce i podziwiać kosztowne piękno staroci. Zawsze lubiła takie ciekawostki, nawet nie wiadomo skąd u niej wzięła się taka pasja. Może to wszystko przez Anisię Andriejewną z jej porcelanowymi słonikami, talerzami na ścianach i jeszcze kilkoma drobiazgami, odziedziczonymi jeszcze po jej matce. Babcia bardzo dbała o nie i obdarzyła wnuczkę umiejętnością dostrzegania w nich szczególnej estetyki. Wszystkie te rzeczy z przeszłości tak różnią się od współczesnej masowej chińskiej tandety. Każda ma swoją historię, swoją duszę. Czasami, patrząc na swoją kolekcję, Kasia wyobrażała sobie mistrzów i rzemieślników, którzy z pasją tworzyli i wcielali w życie swoje artystyczne fantazje, a także ich poprzednich właścicieli. Było niesamowicie ciekawie, jak i w jakich okolicznościach trafiły do niej, przez ile rąk przeszły, niemymi świadkami jakich dramatycznych wydarzeń się stały. Niektóre być może zostały zgubione lub skradzione, inne wymienione na kromkę chleba podczas wojny. Z każdym przedmiotem związana była cała historia, czyjś los. Powoli, z przyjemnością, przesunęła palcami po pokrywie, wyczuwając wszystkie wypukłości delikatnych wzorów i monogramów. Ciekawe, co w niej wcześniej przechowywano. Ale otworzywszy ją, Kasia zamarła z zaskoczenia. W środku zupełnie niespodziewanie znalazła prosty skrawek papieru, zapisany całkiem współczesnym długopisem. Tekst notatki był krótki, brzmiał: Twój mąż to oszust, zdradza cię. Przez chwilę kobieta oszołomiona czytała ten krótki, ale treściwy tekst, próbując zrozumieć, czy to wiadomość dla niej. Krew zawrzała, napłynęła do głowy i zaczęła pulsować w skroniach setkami pytań: Kto napisał tę notatkę? Jak się tu znalazła? A co, jeśli to prawda? Przecież ostatnio sama odczuwała wyraźne ochłodzenie ze strony paszy. I w rozmowach, i w łóżku, i do domu już się nie spieszy. Wszystkie znaki są widoczne. Nieprzyjemne myśli celowo odsuwała od siebie, znajdując coraz to nowe usprawiedliwienia dla zachowania męża. A teraz jeszcze taki znak. Serce biło jak szalone, ale Kasia starała się wziąć się w garść, przywołując na pomoc racjonalne myślenie. A jeśli to prowokacja, Albo w ogóle notatka pozostała od poprzedniego właściciela szkatułki? I to jakaś Frosia powinna się martwić o swoją rodzinę, a Kasia już sobie coś wymyśliła. Do głowy przyszły całkiem logiczne usprawiedliwienia i biznes to ciężkie brzemię. A w naszych czasach, kiedy konkurencja rośnie w postępie geometrycznym, wymaga stałej uwagi i pełnego zaangażowania. I lata robią swoje, bo mąż jest o sześć lat starszy od niej. Zmęczenie się nagromadziło. Nie, nie można wyciągać takich pochopnych wniosków i rzucać oszczerstw na bliską osobę. Przecież nie jest jakąś histeryczką. Trzeba wszystko dokładnie zrozumieć. Odkładanie tak ważnej kwestii na później byłoby głupotą. Kiedy Katarzyna wyszła na taras, zauważyła, że Paweł coś cicho szepcze do telefonu, ale nie dało się zrozumieć słów. Gdy zobaczył żonę, szybko rzucił. Dobra, pa i natychmiast zakończył rozmowę. Kolejny podejrzany sygnał. Kochanie, gdzie kupiłeś tę szkatułkę? Zapytała, by nie działać bezpośrednio, a zacząć z daleka. Mężczyzna uśmiechnął się dobrodusznie. Otworzył się antykwariat niedaleko mojego biura. Nie tani, oczywiście, ale dla ukochanej żony niczego mi nie żal. Jego głos nie zdradzał cienia wątpliwości co do prawdziwości odpowiedzi. A zaglądałeś do środka? zapytała żona, nie spuszczając z niego wzroku. Wyczuwając coś niepokojącego, mężczyzna nerwowo się poruszył Nie, szczerze mówiąc. A co się stało, Kasiu, o co chodzi? Kasia milcząc podała Pawłowi znalezioną notatkę, uważnie obserwując jego reakcję. Co to jest? Zapytał zdezorientowany, ale w następnej chwili spomurniał i rzucił groźne spojrzenie na żonę. Co myślisz? Myślisz, że to coś o mnie. Nie wiem, co myśleć, odpowiedziała cicho żona, i to była szczera prawda. Co za bzdury oburzył się mąż i co ktoś mi ją porzucił prosto w sklepie? Dobroczyńca czy sprzedawca, który dostaje procent od każdej sprzedaży. Zasypywał pytaniami. Kasia, no pomyśl sama, gdzie tu logika? Logika była wyraźnie po stronie Pawła, więc żona przez chwilę milczała i, głęboko westchnąwszy, zgodziła się z jego argumentami. Musiała nawet przeprosić za nieuzasadnione podejrzenia przed mężem, który na muszył się. Ale myśli o tajemniczej, anonimowej notatce nie opuszczały jej głowy i długo nie pozwalały zasnąć tego wieczoru rano było słonecznie gdy tylko optymistyczne złote promienie przedostały się przez wąską szczelinę zasłon do pokoju mimo niespokojnie spędzonej nocy solenizantka szybko wstała i pobiegła do łazienki aby się przygotować dziś chciała wyglądać szczególnie dobrze jednak odbicie w lustrze już jej tak nie cieszyło jak kiedyś już nie taka jędrna skóra jak za młodu pojawiająca się zmarszczka między brwiami tak, trzydzieści sześć to już nie dwadzieścia. I choć figura pozostała ta sama, smukła, dziewczęca, oczy. Oczy były inne. Z dwóch jasnoniebieskich, błyszczących jezior pozostały dwa, przygaszone stawy, skrywające w swoich mętnych wodach ukryte uczucia. Zmieniło się spojrzenie, a wraz z nim cały wizerunek przygasł sam z siebie. Z wesołej optymistki nie pozostał nawet ślad. A przecież kiedyś o jej rękę walczyło trzech adoratorów. Dlaczego wybrała Pawła, do tej pory do końca nie rozumiała. Najprawdopodobniej to w nim dostrzegła pewność i stabilność, tę przysłowiową kamienną ścianę. Za drzwiami usłyszała niezadowolony głos męża: Kasiu, długo jeszcze Muszę się szykować do pracy. Kobieta wyszła z Łazienki i zdziwiona zapytała: Jak to do pracy? Myślałam, że dziś zostaniesz ze mną. Pójdziemy razem na spacer, jak kiedyś. Posiedzimy w kawiarni. Przepraszam, kochanie, w pracy mam urwanie głowy. Nie czas na spacery teraz, wrzucił na odchodne mąż. Wieczorem wrócę, posiedzimy razem w kuchni. Westchnienie rozczarowania wyrwało się z piersi Solenizantki. Jak to w tym domu uda się być razem tylko w sypialni? I to nie zawsze. Kasia do tej pory pamięta, jak po ślubie uswietłany weniaminownej zawsze pojawiała się jakaś potrzeba pomocy syna, gdy tylko młodzi próbowali się odizolować. To trzeba było pilnie przesunąć kanapę, to znaleźć gdzieś zagubione okulary. Jedynie teść miał na nią jakiś wpływ. Widząc wszystkie sztuczki zazdrosnej matki, ciągle ją powstrzymywał, by postawić na swoim. Tak, Wiktor Michajłowicz to był człowiek. Spokojny, dobry. Taktowny. To on położył fundamenty rodzinnego biznesu, który po jego śmierci przeszedł na jedynego syna. Szkoda, że nie żył długo, dosłownie dwa lata po ślubie Pawła i Katarzyny nagle zmarł. Teść i synowa zawsze mieli najcieplejsze i przyjacielskie relacje. Ech, mawiał często, Pawka nawet nie zdaje sobie sprawy, jakie skarby mu się trafiły. Dla mężczyzny najważniejsze to mieć silne i niezawodne zaplecze, drugą połówkę, która zawsze go wesprze. Bardzo się cieszę, że ma ciebie, Kasia. Szkoda, że najlepsi ludzie odchodzą pierwsi. Po pospiesznym śniadaniu mąż pojechał do biura, a zmartwiona solenizantka została z teściową. Do głowy niespodziewanie przyszła jej myśl, by upiec tort na wieczorne przyjęcie. Coś prostego, na przykład Napoleon lub miodownik. Oczywiście, można pojechać do cukierni, ale przecież domowe wypieki zawsze są smaczniejsze i lepsze. Jeśli zacząć teraz, do kolacji zdąży dobrze się przegryźć. Zafascynowana tym pomysłem, Kasia zaczęła biegać po kuchni, wyciągając z lodówki i szafki potrzebne produkty. Teściowa przez chwilę z podejrzliwością obserwowała synową, a potem niezadowolonym tonem zapytała: co ty wymyśliłaś, Katarzyno? Tort będę piec i wesoło zaświergotała, odpakowując mikser. Jaki jeszcze tort? Oburzyła się teściowa. Wczoraj specjalnie pojechałam na rynek. Nakupiłam jagód. Miałam zamiar robić dżem. Mam tu pracy na cały dzień, będziesz mi przeszkadzać. Zróbmy jutro, zaproponowała niepewnie synowa. Jutro też mam wolne, pomogę wam. A może i dzisiaj po obiedzie zdążymy. Nie potrzebuję takich pomocników. Katarzyna, nie zajmuj kuchni, powiedziałam. Teściowa była nieugięta. Mam swoje plany, trzeba było wcześniej myśleć. Swietłana wienia minowna, proszę, błagała Kasia, przecież mam dzisiaj urodziny, a wieczorem wszyscy razem wypijemy herbatę. Ale ta tylko prychnęła. Co z tego, że urodziny to nie jubileusz? Było przykro do łez, ale kłócić się z tą kobietą było bezsensowne. Przez wszystkie lata znajomości ani razu nie ustąpiła synowej. Ile Kasia się nie starała, nie stała się dla matki swojego męża bliską osobą. Nie, Kasia nie może tu dłużej być. W końcu dzisiaj jest jej dzień. Przebrała się, chwyciła torebkę i wyskoczyła za drzwi. Kierując się na przystanek autobusowy, lepiej spędzi dzień sama, niż słuchać narzekań i niesprawiedliwych zarzutów. W autobusie niespodziewanie wpadła jej do głowy nowa myśl odwiedzić ten sam sklepik, w którym Paweł wczoraj wybrał dla niej taki udany prezent. Może uda się coś dowiedzieć o notatce. Paweł mówił, że to gdzieś w pobliżu biura. Ale, obchodząc cały kwartał dwa razy, Kasia nie znalazła żadnego sklepu z antykami. Zmartwiona i zdezorientowana szła ulicą, wpatrując się w szyldy sklepów. Nogi same poniosły ją alejką parkową do ławki, położonej w cieniu ogromnej lipy, gdzie można było usiąść i przemyśleć dalsze działania. Sucha starsza kobieta przy małym stoliczku, obstawionym różnymi drobiazgami, uważnie przyglądała się powoli zbliżającej się do niej Katarzynie i gdy tylko ta zrównała się z nią, zapytała, czy przypadkiem mnie nie szukasz. Młoda kobieta z niedowierzaniem zerknęła na tabliczkę z ofertą usług wróżbiarskich. Pokręciła przecząco głową i ruszyła naprzód, obawiając się, że oszustka zacznie ją śledzić, nadal się narzucając. Nie ufała wszystkim tym szarlatanom z kryształowymi kulami i kartami tarota. Ale następna fraza wróżki podziałała na nią jak uderzenie pioruna. To ja napisałam ci notatkę, usłyszała za sobą. To było niespodziewane. Kasia gwałtownie się zatrzymała i z niedowierzaniem spojrzała na kobietę. Tak, to u mnie twój mąż wczoraj kupił szkatułkę, potwierdziła tamta i wyciągnęła z kieszeni zmiętą banknot. Oto ile wycenił prezent dla ukochanej żony. Jak? Przecież on powiedział. Kasia zamilkła i przygryzła wargę. Skłamał, czyli skłamał. Nie było żadnego sklepu. Nawet co do ceny oszukał. Dlaczego? Przecież Kasia nigdy nie mierzyła uwagi pieniędzmi. Ma kochankę, kontynuowała starsza kobieta. Takie rzeczy od razu widzę. Na prezent dla niej nie żałował. Kupił bardzo drogi naszyjnik w sklepie jubilerskim. A ze mną się targował. Ku zaskoczeniu, mózg w ogóle nie zareagował na tę uwagę. Żadna komórka nerwowa nie drgnęła, tylko niespodziewanie pojawiło się uczucie ogromnej ziejącej pustki, która powstała w duszy. Nieznajoma po prostu wypowiedziała to, co Kasia już dawno podejrzewała, ale bała się przyznać przed samą sobą. Kim ona jest? Wyrwało się z ust zdradzonej żony. Tamta tylko wzruszyła ramionami. Imienia nie powiem nie znam. Widzę tylko, że jest bardzo młoda i ma długie jasne włosy. Przecież jesteście wróżką. Myślałam, że wszystko wiecie, powiedziała rozczarowana młoda kobieta. Staruszka uśmiechnęła się. U wszystkich jest inaczej. Ja widzę tylko obrazki, przeszłość, przyszłość, wszystko bardzo szybko. Tylko sama muszę je rozszyfrowywać. I dlatego zdarzają się błędy. Nagle zmarszczyła brwi. Nigdy nie wróżyłam za pieniądze. To dopiero niedawno życie zmusiło mnie, by wyjść tutaj, sprzedawać swoje rzeczy, robić zaczarowane amielity i wróżyć wszystkim na prawo i lewo. Doszło do tego, że muszę udawać jakąś cygankę. A przecież kiedyś byłam pracownikiem kultury. Ta starsza kobieta ze spokojnym wyrazem twarzy i powolną mową wzbudzała zaufanie. Kasia podeszła bliżej. A co się stało? Zinaida Iwanowna, tak miała na imię wróżka, całe życie przepracowała w bibliotece. Męża pochowała jeszcze za młodu, nie dorobiła się szczególnych wartości materialnych. Jedyną pociechą w życiu była córka. A cztery lata temu pojawił się jeszcze wnuk. Ale szczęście nie trwało długo. Pół roku temu córka z mężem zginęli. Przystanek autobusowy, na którym czekali na autobus, z ogromną prędkością wjechał zasypiający kierowca ciężarówki. Nie do zniesienia żal spadł na barki nieszczęsnej kobiety z zabójczą siłą. Tylko odpowiedzialność za jedynego pozostałego jej bliskiego człowieka, wnuka nikitkę, którego wzięła na wychowanie, nie pozwoliła jej wpaść w otchłań depresji. Ale nieszczęście nie przychodzi samo, jakby sprawdzając człowieka na wytrzymałość. Całkiem niedawno u chłopca wykryto ciężką chorobę. Potrzebne jest kosztowne leczenie i operacja, którą mogą zagwarantować tylko za granicą. I tak na starość musiała zdobyć nowy, niezwykły zawód, wykorzystując swoje niezwykłe zdolności do zarabiania pieniędzy. Okazało się, że potrzebny lek jest dużą rzadkością. Można go zdobyć z trudem. A na operację trzeba tak długo zbierać, że Zinaida Iwanowna zaczęła się obawiać, że nie zdąży. Prognozy lekarzy nie były optymistyczne. Pracuję w aptece, od razu odpowiedziała Kasia. Napisz nazwę leku, postaram się go znaleźć. Całe swoje urodziny aż do wieczora Kasia spędziła z zinaidą iwanowną i wcale tego nie żałowała. Okazała się przyjemną rozmówczynią i błyszczała inteligencją, zapewne dzięki zawodowej przeszłości. A jeszcze przypominała jej zmarłą babcię, czy to sposobem rozmowy, czy jakimś rodzinnym ciepłem, w smutnych oczach. Okazało się, że szkatułkę podarował jej jakiś wdzięczny klient za trafne przepowiednie. Niech będzie u ciebie powiedziała. Kiedy oddawałam ją twojemu mężowi, włożyłam wszystkie swoje zdolności w życzenie. A moje życzenia często się spełniają, tylko na własny los nie mogę wpływać. Kasia opowiedziała o sobie niewiele, nie było to potrzebne. Widzę, widzę, moja droga, mówiła jasnowidząca: dzieci nie masz, to twój główny smutek. Do nowego szefa katarzyna bała się zwrócić. Ten objął kierownictwo sieci aptek zaledwie rok temu, ale już od kilku miesięcy nie dawał jej spokoju. Różne aluzje to podwieść do domu, to pójść do kina. Ale nie było wyjścia, tylko on mógł pomóc w takiej sprawie. Leonid Siergiejewicz z ciekawością wpatrywał się w podwładną swoimi błyszczącymi oczkami. Sama przyszła. Może dojrzała? Mam do pana wielką prośbę, powiedziała nieco przygnębiona. Słucham, Kasiusza odpowiedział Kaniewski łagodnym głosem. No dalej, śmielej. Te pracownice wyróżniał z zespołu na wszelkie sposoby. Czymś od razu zapadła mu w duszę od pierwszego wejrzenia. Uwodziła i przyciągała, sama o tym nie wiedząc. Tak jak teraz. Coś mówiła, a on nie mógł oderwać wzroku od jej uroczych, pełnych ustęp oto nazwa leku. Bardzo potrzebny jednemu dziecku. Podeszła bliżej, by pokazać nazwę na karteczce. Czy można zdobyć? Teraz docierał do niego delikatny, czarujący zapach jej perfum. Jakie to niesamowite uczucie być obok niej. Nie trzeba natychmiast wziąć się w garść, inaczej nie ręczyłby za siebie. Mężczyzna wysilił się, by się opanować. Spojrzał na karteczkę i od razu oznajmił. Tak powiem od razu, u nas w kraju raczej tego nie ma. I zauważywszy cień rozczarowania w jej oczach, szybko dodał. Ale mogę złożyć zamówienie za granicą. Ta fraza podniosła na duchu młodą kobietę, teraz nie spuszczała błagalnych oczu z szefa. Leonidzie Sergejewiczu, bardzo proszę, zamówcie, proszę. Od tego leku zależy życie dziecka. Kłopotów oczywiście nie zabraknie, mruknął Kaniewski. Trzeba będzie dzwonić, umawiać się. Mężczyzna celowo ciężko westchnął. Starając się podnieść swoją wartość i sprawić, by prosząca poczuła się dłużniczką. Obliczenia się sprawdziły. Kasia w uniesieniu trajkotała. Jeśli coś będzie ode mnie potrzebne, jestem gotowa pomóc. Możecie na mnie we wszystkim polegać. Może zastąpić kogoś lub coś innego. Wpatrując się jej w oczy, Leonid Sergejewicz wymownie powiedział. Kasiusza, ja z kolei oczekuję od pani przychylności, ale nieco innego charakteru. Co pan ma na myśli? Zapytała podwładna, choć po jego chytrym spojrzeniu wszystko było jasne. Mężczyzna nie ukrywał swojego pożądania i nie tracił nadziei na wzajemność z jej strony. Następna fraza tylko potwierdziła przypuszczenia. Omówmy to w nieformalnej atmosferze. Zapraszam panią na kolację do restauracji. Niedaleko jest urocze i przytulne miejsce. Nazywa się złota winorośl. Podają tam najświeższe owoce morza i doskonałe francuskie wino. Kasia odwróciła wzrok, mocno się zaczerwieniła i mimowolnie zacisnęła pięści. Dziś nie mogę. Z emocji i oburzenia jej głos się załamał. A kiedy pani będzie mogła? Nie ustępował szef. Nie wiem. Mam dużo spraw, prawie wyszeptała. W oczach szefa zapłonął zły ognik. Obawiam się, że i ja nie będę miał czasu, by zająć się poszukiwaniem leku, odpowiedział twardo. Od tego dnia sprawy w ukochanej pracy zaczęły się psuć. Mściwy szef Kaniewski najwyraźniej postanowił złamać oporną i zaczął stwarzać nieznośne warunki dla jej istnienia. Ustawił najcięższe zmiany, karał przy każdej okazji. Kasia trzymała się resztkami sił, ale nie zamierzała się poddawać. Sytuacja w domu nie była o wiele lepsza. Niezadowolona teściowa i niewierny mąż, z którym nie odważyła się porozmawiać szczerze. A co może mu zarzucić? Zeznania jasnowidzącej? Węzeł na szyi powoli się zaciskał, coraz mocniej ściskając gardło, czyniąc życie coraz bardziej nieznośnym. Tylko rozmowy z Ziną idą i wanowną pomagały nie zwariować. A także znajomość z nikitką. Mały, wielkuki chłopczyk od razu wpadł jej w duszę. Odpowiadał jej wzajemnością, nie odstępował jej na krok, szczerze spoglądając jej w oczy. Kasia, przyjdziesz jeszcze. Pytał wzruszającym głosikiem za każdym razem na pożegnanie, a jej serce zamierało. Jak bardzo chciała pomóc temu maluchowi. Ale co mogła zrobić? Z lekarstwem się nie udało, własnych pieniędzy nie miała, a po ewentualnym rozwodzie praktycznie nic nie dostanie. Kobieta złościła się na siebie za własną bezradność. Pewnego dnia szef nie wytrzymał, uznając, że doprowadził Katarzynę do odpowiedniej kondycji i postanowił natychmiast przyspieszyć wydarzenia. W magazynku przycisnął obiekt swoich rządz, zaczął gorąco obejmować i przyciskać do siebie. W odpowiedzi natychmiast otrzymał głośny policzek, który zabolał jego ego. To była ostatnia kropla. Przybywając na następną zmianę, Kasia od razu zrozumiała, że coś jest nie tak. Koleżanki wyglądały na przestraszone i ostrożne i od progu poinformowały, że czeka na nią dyrektor w swoim gabinecie. Oprócz Leonida Siergiejewicza byli tam jeszcze dwaj policjanci. Łysawy Grubes i wysoki Brunet z ponurą twarzą. Oto ona, kuzniecowa Katarzyna, wskazał na nią palcem szef. Gruby policjant, cierpiący z powodu upału i co chwilę wycierający chustką pod z czoła i szyi, wskazał ręką na krzesło i obojętnym tonem wypowiedział wyuczone frazy. Proszę usiąść. Katarzyna Wasiliewna. Otrzymaliśmy zgłoszenie. Jesteś oskarżona o kradzież drogich leków na receptę. Co? O Oburzyła się farmaceutka. Pracuje tu od ponad dziesięciu lat. Oto, kiwnął głową grubezna otwarty laptop, dołączone jest nagranie z kamery monitoringu. Wyraźnie widać, jak wchodzisz do magazynku i wynosisz stamtąd opakowania z lekarstwem. Zrozumiawszy o co chodzi, Kasia odechnęła z ulgą. Tak, wszystko się zgadza, ale Leonid Siergiejewicz sam zlecił mi przynieść mu te opakowania. Odwróciła się do szefa z prośbą o potwierdzenie jej zeznań. Ale ten tylko przestraszony machnął ręką. Na boga, Katarzyna Wasiliewna. Na oczy nie widziałem tych leków i żadnego zlecenia ci nie dawałem. Odpowiedź mężczyzny zabrzmiała jak grom z jasnego nieba. Takiej zdrady się po nim nie spodziewała. Kobieta wyraźnie pamiętała tę niewinną prośbę szefa pod koniec poprzedniej zmiany ale nie mogła przypuszczać, w co to wszystko się obróci. Gorzki, kłujący kloc podszedł do jej gardła, a oczy zaszkliły się łzami. Ale przecież... Ty! Jedyne, CEO udało się wykrztusić Kasi drżącym głosem. Drugi policjant milcząco spod czoła obserwował farmaceutkę. Chwytając drżącą ręką z kieszeni telefon komórkowy, wybrała numer męża. Pasza, potrzebuję twojej pomocy. Jej głos się załamywał. Mam poważne kłopoty w pracy. Co się stało? Zapytał mąż. Chcą przeciwko mnie wszcząć sprawę karną o kradzież. Potrzebuję Twojej pomocy. Przyjedź. Jak najszybciej. Męski głos po drugiej stronie słuchawki zamilkł na kilka sekund. Następnie Paweł ostrożnie powiedział: Teraz nie mogę. Jestem bardzo zajęty. Czy to może poczekać? Jakie poczekać, pasza? Proszę. Tu jest policja. Prawie płakała żona. Mąż wahał się jeszcze chwilę, głośno westchnął, a potem przyznał: Ja. Teraz nie jestem w mieście. Przepraszam, zapomniałem cię uprzedzić. Nie będzie mnie jeszcze kilka dni. Pilna delegacja. Kasia zanim mówiła z zaskoczenia. Tak pilnych delegacji mąż wcześniej nie miał. W pamięci pojawiła się torba podróżna stojąca przy wyjściu dziś rano i paszport męża na stole. Okazuje się, że teraz gdzieś się bawi ze swoją kochanką i nie jest w stanie wszystkiego rzucić, kiedy jego żona tak bardzo potrzebuje pomocy. Wynika, że już dokonał swojego wyboru. Pustka w duszy rozszerzyła się do niewiarygodnych rozmiarów, pochłaniając wszystkie uczucia i emocje. To była duża, tłusta kropka w ich relacjach. Beznamiętnie opierając się o oparcie krzesła, kobieta wpatrywała się w przestrzeń przed sobą i odcięła się od wszystkiego, co się działo. Niech się dzieje, co chce, jej już wszystko jedno. Ciemnowłosy policjant, który cały czas ją obserwował, nagle podszedł i zapytał. Katarzyno Wasiliewna, po co wzięłaś te leki? Jeśli teraz szczerze się do tego przyznasz. Pomogę ci. Nic ci za to nie będzie, obiecuję. Ta podniosła na niego pełne łez oczy i stanowczo odpowiedziała. Nie brałam niczego. Leonid Siergiejewicz po prostu mści się na mnie. Ich spojrzenia spotkały się i jakby przeszyły się nawzajem do głębi duszy. Szczere, pełne dobroci, niebieskie oczy nieszczęśliwej młodej kobiety i wielkoduszne, szare oczy samotnego bojownika o sprawiedliwość. Wydawało się, że teraz wiedzą o sobie wszystko. Wadik tu nie ma znamion przestępstwa oznajmił. Piszemy odmowę wszczęcia sprawy. Sasza, co ty robisz? zdziwił się gruby partner. Przecież wszystko jest jasne. Aleksander uparcie stał przy swoim. Stojąc przy drzwiach, dowodów żadnych nie ma, jego słowo przeciwko jej. Wszystko idziemy. Policjanci w milczeniu zebrali dokumenty ze stołu i wyszli z gabinetu, nie zwracając uwagi na protesty i groźby Leonida Sergejewicza. Szef odwrócił twarz, wykrzywioną złością, i wysyczał: Nie ciesz się. I tak jesteś zwolniona. Ta wstała i zdecydowanie ruszyła do wyjścia. I tak nie zamierzałam tu dłużej zostawać po takiej podłości z waszej strony, rzuciła na odchodne. Szef wpadł w jeszcze większą złość i krzyknął z całego serca za nią. Tak cię urządzę, zniszczę twoją reputację w pył. W tym mieście nikt cię nie zatrudni w twoim zawodzie. Przy wejściu do budynku czekał na kasie jej wybawca. Teraz jego twarz nie wydawała się już surowa, raczej dobroduszna. Podwiozę cię i zaproponował. Nazywam się Aleksander. Podał Kasi swoją szeroką i silną dłoń. Dopiero teraz zrozumiała, że właśnie takiej silnej ręki, na którą można się oprzeć, brakowało jej w ostatnim czasie. Kobieta z wdzięcznością spojrzała na Aleksandra. Usiadła na fotelu pasażera starego samochodu i zdążyła zauważyć, jak w oknie gabinetu szefa mignęła jego złośliwa twarz. Dokąd jedziemy? Zapytał kierowca. Decyzja zapadła natychmiast. Niedaleko stąd do Urzędu Stanu Cywilnego. Chcę złożyć wniosek o rozwód. Już dwa razy Paweł przeszukał wszystkie papiery w domowym sejfie, ale aktu małżeństwa nie znalazł. Ale przecież gdzieś musi być. Może oczywiście obejdą się bez niego podczas procesu rozwodowego, ale będzie spokojniejszy, jeśli się znajdzie. Mężczyzna zaczął gwałtownie wysuwać wszystkie szuflady ojcowskiego biurka. Najniższa była zapełniona jakimiś zeszytami i kartkami zapisanymi nieczytelnym pismem. Po śmierci ojca Paweł raz próbował zrozumieć te zapiski, ale wtedy zabrakło mu czasu, chęci i sił duchowych, bo rana po utracie bliskiej osoby była jeszcze świeża. Ta misja została odłożona na później, a potem skutecznie zapomniana w natłoku codziennych obowiązków. Gabinet był otwierany niezwykle rzadko, a wszystkie sprawy firmy załatwiane były bezpośrednio w biurze. Może akt trafił przypadkowo do tej szuflady? Pomyślał mężczyzna i wziął się w końcu, po raz pierwszy od wielu lat, za skrupulatne wykładanie całej zawartości na stół. Poszukiwanego dokumentu nie znalazł, ale na samym dnie była jakaś nieznana teczka. W niej leżało kilkaset akcji na każdego członka rodziny. Uważnie wczytując się w nazwę firmy, mężczyzna zamarł. To była znana korporacja, której wzrost akcji przypadł na ostatnią dekadę. Widocznie mądry ojciec nabył te akcje, kiedy jeszcze nic nie kosztowały, przewidując perspektywiczność przedsiębiorstwa. Serce Pawła zaczęło bić jak oszalałe, próbując wyskoczyć z piersi. Drżącymi z podniecenia palcami uderzał w klawiaturę komputera Próbując znaleźć najważniejsze w danym momencie informacje, internet nie zawiódł i szybko wyświetlił aktualną cenę akcji. Paweł przygryzł wargę i nawet złapał się za głowę, szybko obliczając sumę. To była cała fortuna. No cóż, dzięki tatusiu takie dziedzictwo to dopiero dziedzictwo. Ale po dokładnym przestudiowaniu dokumentów Paweł zdał sobie sprawę, że nie wszystko wygląda tak różowo. Jak się wydawało na pierwszy rzut oka. Dokładnie jedna trzecia cennych akcji była zapisana na kasie. Ojciec zawsze lubił synową i od razu przyjął ją do rodziny jak swoją. Ale w świetle ostatnich wydarzeń jego przychylność okazała się prawdziwą katastrofą. Czyżby miał zrezygnować z tak ogromnej zdobyczy? Ech, gdyby tylko mógł zarządzać wszystkimi papierami! Z takimi pieniędzmi nie musiałby się już martwić o przyszłość. Paweł miał właśnie genialny pomysł na rozwinięcie własnego biznesu i potrzebował dokładnie takiej sumy. A nadchodzący ślub z Angeliną i miesiąc miodowy na tropikalnych wyspach będzie kosztowny. Nie, zdecydowanie potrzebuje udziału byłej żony. Musi, póki nie jest za późno, wykupić je za bezcen od Katarzyny. Ona i tak się na tym nie zna. Ręka sama sięgnęła po telefon, aby wybrać znajomy numer. Muszę z Tobą porozmawiać, Kasia. Już od prawie miesiąca Katarzyna mieszkała u Zinaidy Iwanowny w jej starej, maleńkiej chruszczowce na obrzeżach miasta. W dniu, gdy młoda kobieta złożyła pozew o rozwód, zdecydowanie spakowała rzeczy i odeszła od Pawła. Nie czekając na jego powrót z rzekomej delegacji, to właśnie jasnowidząca zaproponowała jej zamieszkanie u niej i Nikity. Chłopiec był zachwycony takim rozwiązaniem. Teraz nie musiał się rozstawać ze swoją ulubioną Kasią i mógł słuchać, jak czyta bajki do późnego wieczora. Widząc w jakiej nędznej klitce mieszka jego żona, która nawet nie nalegała na podział majątku, Pawłowi zrobiło się trochę nieswojo. Ale tylko na chwilę. Mężczyzna dość szybko zdołał stłumić wyrzuty sumienia. W końcu sama tego chciała. Nikt jej nie wygonił. Żyliby jak dawniej, ale nie musiała się zbuntować. Kasiusza zaczął niezwykle łagodnym głosem. Przeglądałem dokumenty i przypomniałem sobie, że jest niewielka ilość akcji zapisanych na ciebie. Kupił je jeszcze niedawno ojciec. Te papiery są oczywiście grosze warte, ale potrzebne mi są do pracy. Możesz mi je odstąpić. Oczywiście za pieniądze. Płacę od razu. Kobieta wzruszyła ramionami. A czemu nie? Każde środki teraz się przydadzą, tym bardziej jeśli mąż sam proponuje. Wzięła długopis, aby podpisać dokument. Który mężczyzna usłusznie położył przed nią. Nie sprzedawaj, rozległ się groźny głos za plecami. To była zinaida iwanowna. Srogo zmarszczyła brwi i patrzyła spod byka na gościa. Nie sprzedawaj, powtórzyła, twój mąż znowu chce cię oszukać. Coś ukrywa, widzę to. Co za bzdury, oburzył się Paweł. Ta starucha całkiem oszalała. Podpisz tutaj i tutaj pokazał palcem miejsca na końcu kartki. Ale Kasia zmarszczyła brwi i zdecydowanie odsunęła od siebie dokumenty. Nie, pasza, nie będę podpisywać. Zinaida Iwanowna rzadko się myli. Najpierw wszystko sprawdzę, a potem zobaczymy. Kogo ty słuchasz? oburzył się mąż. Gorzkim uśmiechem kobieta zapytała, a kogo mam słuchać? Do ciebie zaufania już nie ma. Nie miał czym odpowiedzieć, zgrzytając zębami i rzucając zły wzrok w stronę starszej kobiety, mężczyzna musiał się wycofać z pustymi rękami. Zinaida Iwanowna miała rację, interweniując w porę i udarebniając niekorzystną transakcję. Po sprzedaży akcji Kasia otrzymała pokaźną sumę. Okazało się, że pieniędzy wystarczyło akurat na operację Nikity i okres rehabilitacji. Katarzynie nawet do głowy nie przyszło, by zatrzymać wszystkie pieniądze dla siebie. Pierwsza myśl była o chorym chłopcu. Inaczej po prostu nie mogła postąpić. Nieustannie w duchu dzękując zmarłemu teściowi Wiktorowi Michajłowiczowi za tak hojny prezent. Kobieta opłaciła operację w jednej z najlepszych zagranicznych klinik, a także przejazd i pobyt Zinaidy Iwanowny. Starsza kobieta płakała i śmiała się jednocześnie, obejmując Kasię. "Kochana moja, teraz jesteś dla nas jak rodzina", powtarzała, patrząc jej w twarz. "Zamieszkaj z nami. Mikitka cię tak pokochał." "Dziękuję, Zinaida Iwanowna", odpowiadała z uśmiechem. Ja też bardzo kocham Nikitkę i będę przyjeżdżać niemal codziennie po waszym powrocie. Tylko, że my z Saszą postanowiliśmy zamieszkać razem. Przeprowadzam się do niego. To dobry chłopak, będziesz z nim szczęśliwa, odpowiedziała Jasnowicka. Kasia rzeczywiście była szczęśliwa. Jeszcze nigdy nie czuła tyle miłości i troski od mężczyzny. Martwiło ją, że została bez pracy, ale nie traciła nadziei. Coś wymyślę, uspokajała się. Nie mogą mnie wiecznie trzymać na czarnej liście. W końcu można znaleźć pracę nie w zawodzie. Dobrze, że Sasza pracuje. Na razie jakoś się utrzymamy. Jednak radosne marzenia o szczęśliwej przyszłości rozbiły się o bezwzględną rzeczywistość okoliczności. Leonid Sergiejewicz okazał się pamiętliwy i nie mógł się uspokoić, wiedząc, że upragniona kobieta wolała innego. To było więcej niż upokorzenie i wewnętrznie dojrzewało pragnienie zemsty. Pewnego dnia Sasza wrócił z pracy wcześniej niż zwykle. Usiadł na kanapie i zmęczony zamknął powieki. Zwolniłem się. Co się stało? Zapytała zaniepokojona Kasia przecież tak bardzo kochasz swoją pracę. Ten Kaniewski z apteki się postarał. Wciąż nie może się uspokoić. Okazało się, że mój szef to jego dawny przyjaciel. Chyba miał jakiś poważny dług. Wezwał mnie do siebie i powiedział wprost: albo napiszę rezygnację, albo znajdę sposób, żeby mnie zwolnić dyscyplinarnie. Nie było wyboru. Delikatnie objął Kasię, zanurzając się w jej jedwabistych włosach i cicho powiedział: Wybacz, Kasiusza, na pewno coś wymyślę i nie dam cię nikomu skrzywdzić. Pieniądze się kończyły. Sasza nie mógł na razie znaleźć pracy. Było podejrzenie, że po zwolnieniu dostał nieoficjalny wilczy bilet, ponieważ wszyscy pracodawcy, nawet z agencji ochrony, odkakiwali na bok, gdy poznawali jego nazwisko. Odprowadzając go na kolejną rozmowę kwalifikacyjną, Kasia ciężko westchnęła, zaczęła przeglądać swoją kolekcję i odłożyła na bok kilka najcenniejszych według niej rzeczy. Jutro pójdzie do sklepu z antykami, gdzie pracuje dobry znajomy Saszy i spróbuje je sprzedać, żeby przetrwać jeszcze trochę. A w drodze powrotnej zajrzy do minimarketu, to wczoraj widziała tam ogłoszenie o przyjęciu do pracy. W ich sytuacji nie można było wybrzydzać. Pójdzie pracować jako zwykła kasierka. Rzeczoznawca, starszy mężczyzna z łysą głową i grubymi szkłami w okularach, skrzywił się sceptycznie, rzuciwszy okiem na skarby Kasi. Obawiam się, że to nikogo nie interesuje. Tak, dwie filiżanki kawy można za to dostać. Ale gdy zobaczył starą szkatułkę, ożywił się i natychmiast chwycił ją obiema rękami. Oczy mu się zaświeciły i przez okulary wydawały się niemal okrągłe. Kasieńko, a to bardzo interesująca rzecz. Wykrzyknął i wstrzymując oddech, zaczął ją oglądać przez lupę. Boże, czy to możliwe, że to ona wyszeptał. Kasia cierpliwie czekała na werdykt specjalisty. Wie pani, powiedział w końcu mężczyzna. Nie kryjąc emocji, wydaje się, że ta szkatułka to dzieło jednego ze znanych na całym świecie mistrzów. To bardzo cenna rzecz. Nie to bajecznie droga rzecz. Kolekcjonerzy ją rozchwycą. Mężczyzna zdjął okulary, wytarł pod czoła i uśmiechnął się. Jeśli autentyczność się potwierdzi, to pani, Katarzyno, stanie się milionerką. Pasażerowie międzynarodowego lotu pospiesznie wychodzili z terminalu. Wszyscy chcieli jak najszybciej złapać taksówkę i udać się w swoje sprawy. Zinaida Iwanowna dostrzegła Kasię z daleka. Prowadziła za rękę Nikitę. Ten śmiał się wesoło z kolejnego dowcipu babci. Nikitka. Zinaida Iwanowna. Zawołała Kasia i radośnie zamachała rękami. Tamci pospieszyli ku niej. Boże, nikituszka, jak ja za tobą tęskniłam, wykrzyknęła kobieta, obejmując chłopca. Teraz na jego wiecznie bladej twarzy pojawił się zdrowy dziecięcy rumieniec, a spojrzenie stało się weselsze. Ale Zinaida Iwanowna wyraźnie się denerwowała. Widocznie nerwowa atmosfera lotniska udzieliła się i jej. Kasienka, pospieszyła się. Chodźmy szybko, tam stoi nasz autobus. Jeszcze zdążymy. A my samochodem zatrzymała ją młoda kobieta i tajemniczo się uśmiechnęła. Mamy dla was niespodziankę. Po drodze opowiedziała, jakie były intensywne ostatnie miesiące dla Saszy i Kasi: poważna transakcja z antykwariuszami, potem zakup nowego domu, przeprowadzka. Sasza w tym czasie zdążył założyć własną agencję detektywistyczną, a Kasia podjęła decyzję o otwarciu własnej apteki. Z takimi pieniędzmi można było spełnić wszystkie swoje najśmielsze marzenia. Były też wiadomości o byłym mężu Kasi. Paweł nieudanie zainwestował pieniądze ze sprzedanych akcji i stracił prawie wszystko, a jego nowa żona natychmiast uciekła od zubożałego przedsiębiorcy, nie chcąc żyć z przeciętnym dochodem, i szybko znalazła sobie kolejnego sponsora. Każdy dostał to, na co zasłużył. Nowiutki, błyszczący samochód zagraniczny zatrzymał się przy bramie, zadziałała automatyka, i po kilku sekundach wjechali na ogromny dziedziniec. Po środku zadbanego terenu wznosiła się nowoczesna dwupiętrowa willa. Tutaj teraz mieszkamy wszyscy razem. Zinaida Iwanowna aż zanim mówiła, nie śmiejąc wyjść z samochodu. A jej wnuk wyskoczył i zaczął wesoło podskakiwać i radośnie krzyczeć. Hurra! Hurra! Podoba mi się tutaj, chcę tu mieszkać. Wbiegł do środka i zaczął biegać z okrzykiem zachwytu po piętrach ogromnego domu, gdzie każdy miał teraz swój własny przestronny i przytulny pokój. Tylko Sasza i Kasia mieli wspólną sypialnię, bo byli no. Zinaida Iwanowna podeszła do Kasi i objęła ją za ramiona. Kasienka, promieniejesz od środka. Zauważyłam to już na lotnisku, ale postanowiłam powiedzieć ci na osobności, jesteś w ciąży. Wiem, zaśmiała się szczęśliwie, czuję to. Uściskały się i rozpłakały. Pewnie, jeśli się czegoś bardzo, bardzo chce, to na pewno się wydarzy. Prawda, nie zawsze tak, jak sobie to wyobrażasz. Na początku może się nawet wydawać, że wszystko poszło źle i los skręcił w niewłaściwą stronę. I dopiero po jakimś czasie staje się to jasne. Znane, wyświechtane powiedzenie głosi prawdę. Wszystko, co się dzieje, dzieje się na lepsze.